Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz, jestem z zespołu Młode Koty, na co dzień zajmuję się pracą w radiu, jestem dziennikarzem Polskiego Radia Rzeszów i jestem tutaj, żeby powiedzieć wam parę słów o tym, jak to było u mnie z tym wstań i idź, bo to bardzo ważne słowa, wstań i idź, dlaczego ważne? Z tego względu, że każde powstanie potrzebuje upadku. A każdy upadek to jest okazja do tego, żeby powstać. Tak bardzo króciutko opowiem wam o tym, jak to u mnie wyglądało. Otóż, jako młody chłopak, marzyłem bardzo, ale to bardzo o tym, żeby grać w piłkę nożną. Byłem piłkarzem i chciałem o tym i chciałem być zawodowcem. Dlatego poszedłem na trening do takiego klubu Grunwald Budziwój, który niedaleko niedaleko Rzeszowa w zasadzie znajduje się, no i, i zagrałem tam w turnieju towarzyskim, strzeliłem dwie bramki, zostałem wybrany przez trenera do tego, żeby ewentualnie podpisać kontrakt w cudzysłowie, oczywiście, i, i grać w grunwaldzie po prostu w lidze juniorskiej. Natomiast problem pojawił się w momencie, kiedy byłem u lekarza i poprosiłem lekarza o zaświadczenie, bo żeby zawodowo grać w piłkę, no to trzeba takie zaświadczenie uzyskać. Otóż lekarz powiedział, że nie mogę grać zawodowo w piłkę nożną z tego względu, że moje zdrowie na to nie pozwala. A dlaczego nie pozwala moje zdrowie na to? Z tego względu, że urodziłem się z jedną nerką. Urodziłem się z jedną nerką, która działa jak dwie, ale zawodowo w piłkę i różne inne sporty nie mogę działać, grać, uprawiać. To mnie trochę podłamało i to był mój pierwszy upadek w życiu, ale później powstałem. W jaki sposób to zrobiłem? Oczy, oczywiście, Pan Bóg mi w tym pomógł. Ja to oddałem mu i, i, i pomyślałem sobie, że trzeba coś w tym kierunku robić, żeby to zmienić, żeby było inaczej. Jak to wyglądało u mnie? Um, jako, że piłkarzem już być nie mogłem, to pomyślałem sobie o tym, że komentował mecze będę kiedyś w przyszłości. No, ale jako, że mój głos brzmiał w taki sposób, że przez telefon stacjonarny wszyscy mylili mnie z moją mamą, no to no, musiałem coś z tym głosem zrobić. Zrobiłem z tym głosem coś. Otóż oddałem to Panu Bogu i przez całe, całe liceum. E, codziennie przez lustrem ćwiczyłem e, różnego rodzaju ćwiczenia aktorskie. E, ćwiczyłem dykcję, ćwiczyłem... E, obniżałem głos i robiłem wszystko aby ten głos brzmiał bardzo dobrze brzmiał jak najlepiej no i kiedy poszedłem już na studia to na pierwszym takim wykładzie o radiu doktor Jarosław Kinal wówczas powiedział mi że Łukaszu kiedyś będziesz budził ludzi w radiu z tego względu że bardzo spodobał mu się mój głos no, i tak się właśnie okazało, że wstaję teraz o 4.30, udaję się do Radia Rzeszów i zazwyczaj o godzinie 6 zaczynam już programy i mówię: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jako pierwsza osoba w radiu na żywo. No, to budzę tych ludzi. I co ciekawe, chciałbym Wam powiedzieć, że pierwszy mecz, jaki skomentowałem, to był mecz Stali Rzeszów na antenie polskiego Radia Rzeszów. A ja bardzo chciałem grać w Stali Rzeszów, także jak to mój przyjaciel Michał Paksbukowski z zespołu Młode Koty mówi, Pan Bóg ma większe plany niż Twoje marzenia. I jeżeli oddacie Panu Bogu wszystko to, co najgorsze, to On potrafi z tego wyciągnąć wszystko to, co najlepsze.